Około godziny 7.30 28 października na drodze krajowej nr 8 nieopodal miejscowości Trzebnik doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn 34-letni kierujący Skodą zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy marki Mercedes kierowany przez 58-letniego mężczyznę. Niestety kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć w trakcie transportu do szpitala. Mężczyzna jadący samochodem ciężarowym nie odniósł poważnych obrażeń i był trzeźwy. Na miejscu prowadzone były czynności procesowe. Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie będzie prowadziła śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn wypadku.